Okej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 3. I jak wspomniałem wcześniej, poszliśmy po daninę na farmę Domenika, oddaliśmy ją Martinowi, jak już pamiętam, nie pamiętam nigdy jego imienia dokładnie. I chcielibyśmy teraz zająć się kim? Złodziei ziarna. Muszą zaprzestać swojego procederu. Ukrywając się w górach albo kręcą w okolicy Montery. Tak nie może być. Stanowią poważnego zagrożenia. Bardziej mnie martwią złodzieje zboża z północy. Przybywają w nocy i kradną nam sprzed nosa całe worki ziarna. Czyli tak. Z północy. Północ jest tam, więc biegniemy na północ. Weźmiemy sobie łuk, żeby przy okazji widzieć też, co jest w naszym pobliżu. Złodzieje ziarna z północy. Tam jest Gota. Z tego co pamiętam, już nawet niedaleko byłaby tam Gota. Kurde, to moglibyśmy nawet iść z tym gościem, którego mielibyśmy wydostać z tego. Zobacz, mnie chyba nie zaatakuje. Jeżeli on jest na pomarańczowo, to raczej jeżeli ja go nie sprowokuję, to on nie powinien mnie atakować. I tak też jest. Jak widzicie, wszystkie postacie, wszystkie stworzenia, które są na czerwono zaznaczone, zaatakują mnie, jak tylko mnie zobaczą. Nie chcę zapalać światło. To jest też zębacz, bardzo przyjazny, czy nieprzyjazny? Nie. Złodziej zboża. Proszę, proszę. Odnaleźliśmy złodzieja zboża. Oj, idzie pomóc chyba swoim. Dobrze, dobrze. Ej, gościu, ja ci pomagam. Dlaczego ja nie mogę zabić tego? Dlaczego ja nie mogę zabić zębacza? Dobra, udało się. Nie mnie! A kurde, ja wam pomogłem! God damn it. Głupi zębacz. Jezus Maria! Wszystkie mnie atakują? Nie, proszę! Ja wam chciałem pomóc! No nie, zajmijcie się tym falantem, który mnie goni. Możecie? Could you stop? Ha! I proszę bardzo! Dobra, może zajmijmy się jakimś jednym z tych zębaczy. Ja pierniczę, skąd ich się tutaj tyle zbiera? Dobra, prawym przyciskiem my szybciej się ich załatwia, bo przynajmniej tak nie odskakują. Najpierw sobie załatwimy zębaczy, bo jeden jest zajęty. Okej. I teraz sobie załatwimy... Nie, chciałbym złodzieja zboża. Trochę poharatać. Jest, w dwójkę damy szybciej trochę radę. Super! Udało się. Gulasz, drewniana tarcza, coś tam jeszcze. Okej, mikstura przemiany w ścierwojada, super. Alabarda, a weźmiemy. Tutaj mamy z kolei kufer i jeszcze zginął tam gdzieś jeden złodziej zboża. Czyli dobrze, dobrze, miałem nosa, że trzeba iść na północ. Powiedzieli na północ, to idź na północ. A w diablu mówili na wschód, zawsze na wschód. Złodziej zboża, drewniana tarcza, 15 moneta. Czy z zębacza mogę coś surowe mięso tylko, tak? Czy to jest ich obóz, czy to jest jakieś opuszczone miejsce? Bo oni tam mieli coś... Nie chcę wam przeszkadzać. Oni się tutaj gdzieś zabunkrowali, z tego co widziałem, nie? Stąd gdzieś wychodzili, spod góry. O, właśnie. No właśnie, proszę. I mamy złodzieja zboża kolejnego. I myślę, że ich trochę wywabimy. Właśnie korzystając z łuku. No z nimi się tak nie da dogadać i tak się nie da dogadać. No patrzcie, co, nie mogę go trafić? O, ja cię nie mogę! Więcej was mamusia nie miała?
No ginże! Dostał headshota i dalej chodzi tutaj sobie. Dobra, zmieniamy na nóż. Znaczy na nóżyk. Na nasz scyzoryk. Nie atakuj mnie od tyłu, będę wdzięczny. A, widzicie, jak się broni, to też dostaje jakieś tam obrażenia, mniejsze lub większe. Ale dostaje, dobra. Bierzmy co nasze. Widzę, że reszta dała za wygraną. Drewniana tarcza. Pałka akurat się przegła, więc idę ich jeszcze raz zaatakować. Nie. Ładnie ich tutaj trochę trzeba popunktować. A ten dalej żyje. Który dostał jako pierwszy. No nie, przeleciałem mu nad głową centralnie. Ojej, ale zebrałem. Dostał po kuśkach. Ani kroku dalej. Oj, ten się chyba wybitnie zdenerwował. Ojo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 j, jak mi przykro. Dobra, chodź. Na szpady, co? O, goddammit. Ja pier... To było złe. To było bardzo złe. O, fuck. No to sobie pozwoliłem. Dobra, wypadałoby się jakoś uleczyć. Nie chciałbym, żeby mnie coś... Tak, oczywiście zamiast i nacisnąłem przycisk, który mi odpowiada za nagrywanie i wyłączyłem na chwilę. Dobrze się zorientowałem, bo później bym gadał do siebie jak idiota. Co mi tu jest potrzebne? Tu. 5 energia życiowa, ale tylko 5%? What the fuck? 25. Wbrew pozorom, to co dodaje najwięcej życia, energii życiowej, 25%, mam tych ziół chyba najwięcej, a z kolei tych, co dodają tak marną ilość życia, to mam, nie mam prawie w ogóle. Dobra, worki pszenicy. Ile gościu potrzebował jeszcze worku pszenicy? 11 z tego, co pamiętam, nie? Czyli mamy tak, 1, 2, 3... 4. Tutaj nie widzę, żeby było 11. 5. 6. To nie. 6. No, więcej to ja ci tu koleś nie znajdę. Jaszczurka! Dlaczego mi się zdaje, że źle robię idąc tutaj? Sprawdźmy, co jest gdzieś tutaj w pobliżu. Jaszczurki same. Nie. Za ciężkie. Same pełzacze. To ja się stąd wycofam i dziękuję bardzo. Ale z pełzaczami to ja walczyć nie będę. Sorry, jaszczurka, przesuń się. No patrzcie, no zachodzą mi drogie mędy. Czyli będę musiał skołować gdzieś... Zebrałem 6, tak? Czyli jeszcze jakieś 5 worków pszenicy musiałbym skądś... Skołować, kurde. Dobra, idziemy mu powiedzieć, że udało nam się zająć tymi kradziejami zboża. Do Goty jeszcze nie będę szedł, bo nie ma po co. Chętnie zająłbym się tymi wilkami, o których mówili, ale nie mam pojęcia w tym momencie. Nie mam w tym momencie pojęcia, gdzie one mogą być. Obszedłem sobie tutaj poza nagraniem jakiś tam skrawę, jakiś tam teren. No, ale niestety nie znalazłem tych wilków. Będę musiał zajrzeć, gdzie one mogą się podziewać. A być może ja tutaj jakieś, kurde, worki ze zbożem ominąłem. No, seriously? Daj mi spokój. Kupię dziki. Magiczny korzeń nie, ale worek ze zbożem chętnie. Nie ma worka ze zbożem, no i dupa. Ej. Dziwna sprawa, że w ogóle te dziki, te wszystkie ciała nie znikają. Denerwujące troszeczkę. A tutaj mamy, proszę. 3 worki ze zbożem.
czyli jeszcze potrzebne mi są dwa. Proszę, są mi dwa. I nie narób tu więcej kłopotów. Ja mam robić kłopoty? Jasne. Ja nic nie zrobiłem. Get the fuck off. Myślę o tym. Nie musisz się już przejmować złodziejami zboża. Nie mów, że udało ci się ich wypędzić. Nie mówię. Zadziwiające, a to dopiero. Nie chciałbyś pracować dla mnie? Już to robię. To prawda i nie za darmo. Dostaniesz pieniądze, które były przeznaczone dla moich ludzi. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałkę. Spoko, nie piję. A co z tymi skradzionymi workami zboża? Zabierz je do Montery, razem z tymi, które znajdują się na farmie. Chłopcy na pewno już na nie czekają. I tak właśnie zamierzałem zrobić. Dobra, teraz mamy dwie opcje. Albo poszukać tych wilków, które są gdzieś w okolicy, ale w tym momencie, no serio, nie mam totalnie pojęcia, gdzie te wilki mogą się podziewać. Albo zabić krowy, czyli albo zrobić coś dla jednej strony, albo dla drugiej, czyli albo dla orków, albo dla buntowników. Zabijać krowy musielibyśmy z daleka, znaczy i tak nawet jak załatwimy jakąś krowę z daleka i żaden strażnik, żaden najemnik nie będzie w zasięgu wzroku, to i tak zaczną oni do nas biec, jeżeli tylko zabijemy jakąś krowę. To ja później jak się będziemy zbliżać do nich, to oni dalej będą o tym pamiętać. Nie to by miałem oddać te worki ze zbożem. To by miałem oddać. Oto twoja pszenica. No, nareszcie. Masz tu kilka sztuk złota za fatygę. Dziękować! Czego ci jeszcze brakuje? Nie uwierzysz mi. Wciąż potrzebuję 5 baryłek mleka z zagrody na zachodzie. Doprawdy? No cóż, tak jak mówiłem, ta robota wcale nie jest łatwa. Mleko dla opiekuna magazynu. Dobra. Jeszcze coś ci doskwiera? Jeśli chodzi o towary, to mam już chyba wszystko. To pocieszające. Dobra, no to przyniesiemy mu to mleko, a co? Jesteśmy przynieś, podaj, pozamiataj, no to tak też zrobimy. Akurat przyniesienie z tej zagrody tutaj na zachodzie, no daleko ich nie jest. Zobaczcie, uzyskaliśmy, już mamy poziom 25 reputacji w Monterze. Tutaj, zobaczmy, reputacja Montera 75. I właśnie od tego poziomu już wszyscy nas rozpoznają, jesteśmy poważanymi obywatelami. Jak widzicie, orkowie są za... znaczy świecą się, podpisani są na zielono. Niewolnica, niewolnica. Zobaczmy jak najemnicy. Najemnik orków też jest na zielono, ale myślę, że mimo to i tak, jak będziemy atakować te krowy, to... no, dostanie nam się. Czy te wiaderka z mlekiem... A jest, beczka z mlekiem, proszę bardzo. Uno, dos... Ile tych baryłek z mlekiem? Beczek z mlekiem? O, bieżące. Zabij agresywne wilki. 5, czyli mam tak. 2. Widzę trzecio. O, i widzę 2. Dobra. Raz, dwa. I spróbujemy zabić jakąś krowę. Zapiszemy sobie, spróbujemy zabić jakąś krowę, ale... Pogadamy później. Dobra, pogadamy później. Albo jeszcze jest inny motyw. Przejdźmy się do nocy i zobaczymy, czy jakieś wilki podejdą tutaj. O, w nocy. Zobaczmy, czy jakieś wilki podchodzą tutaj w nocy. Myślę, że nie powinny. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Wszyscy są na swoich miejscach. Wilków jak nie było widać, tak nie widać dalej. Krówki sobie spokojnie zapadły w sen. Ile tych krów jest? 3. I po tej stronie chyba też są 3. Tu jest jedna i tam są 2. Lepiej się nie wtrącę. Jak ma być, tak będzie. Krowa mleczna, kura, kura. I tu są 2. Kim wy jesteście? Jeśli on będzie tak cały czas. Zwiadowca i wojownik. No proszę, proszę. Co wy tu robicie w nocy? A, nie wiedziałem, że tu jest taki jakiś obchód. Nieźle. Chyba, że te wilki są gdzieś tutaj w innym miejscu niż ja myślałem. Nie po tamtej stronie, ale gdzieś po tej stronie. Też jest myśl.
Ale raczej, kurde, tutaj przechodziliśmy, tam aż doszliśmy do buntowników. Więc nie powinno to być... Nie. Krowa, no nie widzę jej. Okej. No to, no to się zakradłem. Ej, przestań, mora. No i krówka się spłoszyła się. No. A jak podejdę za blisko, to z kolei wszyscy zaczną mnie atakować. I to jest problem. Dobra, tutaj mamy krowę, która biega na low HP, że się tak wyrażę. Aj, było blisko. Ha, udało się. 50 punktów doświadczenia za krowę. Tam widzę trochę... Aj, krowę... Dostała w zad. I proszę, udało się. Co tam zwiadowca? Zamierzasz mnie, rozumiem, atakować, tak? A jak ja przebiegnę tutaj przez środek, to myślicie, że wszyscy mnie będą atakować? Jak mówić, tak nie. Nie, najemnik orków jakoś nie chce mnie atakować. Sam mógłbym ci to powiedzieć. I teraz tak, jakbym się zajął tymi krowami. Czy ja sobie zapisałem w ogóle grę? No oczywiście, że sobie nie zapisałem gry przed atakowaniem tych krów. No co za ze mnie... Głupek. Ale nadal mi się to nie podoba. Nie, chcemy zostać w ukryciu. Nobody seen anything. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Gdzie uciekasz, krówko? Teraz mi powiedzą, stop! Ktoś zabija nasze krowy! No, wracaj już na miejsce. Nie spłoszyła się tak bardzo. Myślę, że to jest dobre miejsce do strzelania. Czemu ona ma full HP? Jest, udało się. Dobra. Jeszcze mamy do zabicia te trzy krówki. Zobaczmy, czy ktoś zwróci na nas uwagę, że coś się dzieje z krowami. Nie. To dobrze. I możemy sobie jeszcze zabić te trzy. To jest śmieszne w ogóle. Mam wyeliminować wilki, które skradają się do krów i je tutaj sobie podjadają. No, nie wierzę. A sam krowy ubijam. Aj, nie, naciągnąłem cięciwy do końca. Ta krowa gdzieś uciekła. Goddammit. Może będzie teraz większy damage i zabiję ją od razu. Ajajajajaj. Gdzie te krowy? Patrzcie, jedną zabiłem od razu. A inne pouciekały w ogóle i co? I wrócą z full HP pewnie. Mogę się założyć. Mimo wszystko tak nie. Jasne, że tak. No nie wierzę, a nie mogę podejść i zacząć atakować ich z miecza, z mele. Bo wszyscy się na mnie rzucą. Przynajmniej tak było. Ostatnio. Ale za to jakbym podszedł jakoś tak blisko. No nie wierzę, uciekła mi. Jest. Dobra, i jeszcze została jedna. Tylko tego nam trzeba. No to jest to, że jak się nie naciągnie cięciwy do końca, no to niestety wtedy jest problem. Oj, ten ork mnie chyba zapamiętał. Nie zapamiętał mnie? To dobrze. Czy ja tą krowę mogę tak gonić? Ej, no bez jaj. Krowa mi ucieknie. Ona szybciej biega ode mnie. Uhohohoho. Mućka. Mućka, chodź ze. Nie chciałem, przepraszam.
No i patrzcie! Uciekła! Ja pierniczę. No nie wierzę. Nie wierzę w to, co moje oczy widziały przed chwilą. Spadłem. Ziele many. No akurat many to ja na razie mam, a nieraz nie użyłem. Czyli została mi ta jedna, jedno krówsko mi jeszcze zostało do zabicia. No god damn it! Jeszcze uciekło gdzieś daleko. Mleko, surowe mięso. A nie pozbierałem jeszcze z tych tutaj krówek, które pozabijałem. Proszę, będę miał mleko. Jeszcze tu jakaś krowa była. Proszę bardzo. Czy tam jest krowa? Czy ona żyje? To jest żyjąca krowa. Więc ją trzeba też zabić. Tylko jeszcze tutaj jedna leżała. Człowieku, czego chcesz? Przepraszam, nie chciałem nic. Niektóre problemy same się rozwiązują. Jedna tu leżała. Jeszcze, od której musielibyśmy zabrać wszystko. Dobra, i teraz spróbujemy się zakraść do tej ostatniej. O, że on tu nie spadł. Zobaczymy, jak do niej z bliska wolnimy strzałą. Nędzna bestio! Co jest? Gość mnie chyba... Nie wiem kto tam był, ale najprawdopodobniej ten cały wód wioski. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniły. No tak, ale jak widzicie... Jak widzicie, śpią sobie, także nie będę im przeszkadzał. I pytanie, gdzie jest ostatnia krowa? Uciekła. No nie. Przestań się ubić. Teraz będzie wracać. Człowieku, czego chcesz? Cholera długo. Macie jakieś wolne łóżko? Macie jakieś... Dawaj się przespać. Człowieku, czego chcesz? Jezu, nie mogę się nigdzie przespać, no. Człowiek robi dla mnie... Co jest? Człowiek odwala w całą brudną robotę. Jeżeli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Na zdrowie. A nie da mi się nawet przespać. No i co? Jedna krowa gdzieś mi uciekła. Ha! Pięknie. Czyżbym questa w ogóle spartolił? Ha! Śmiechowo! Powiem wam. Śmiechowo. Świnie. Nie, świnie nie chcę zabijać. Może ta krowa będzie wracała tutaj jakąś okrężną drogą. Nie wiem. W czasie rzeczywistym? Albo co? No, krowy to zazwyczaj tak długo chodzą. Dobra, Marik. Nie, Marik. Mam oddać baryłki mleka. Masz. Oto twoje mleko. Jesteś naprawdę dobry. Wiem. W takim razie oto twoja zapłata. Dzięki. Dobra. Jeszcze raz podejdziemy zobaczyć, co z tą krową. Nie zaliczyło nam zadania, bo powinno nam wyświetlić, że zabiliśmy te krowy, o które chodziło i dopiero później moglibyśmy się zgłosić jakoś tam po nagrodę. Jak widzicie, tej krowy tutaj, kurde, nie ma. Zniknęła. She just fucking disappeared. A może? To była ta, która była tam na górze. No widzicie, już najemnicy idą na swoje miejscówki, gdzie będą pilnować krów. Niestety w większości z nich nie ma. Ale jedna jeszcze gdzieś tam się włóczy. Sobie odcinek i tak zakończymy za chwilkę. A ja sobie tej krowy najwyżej poszukam poza nagraniem. Mason! Zostaw mnie w spokoju! Co jest, masonik? Ty, ja tutaj krówki wykańczam. No to widocznie jeszcze jedna krowa gdzieś tam zipie. Dobra. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Gothica. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za cierpliwość, za to, że oglądacie. A jeżeli wam się podobało, to wiecie co robić, a my widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych materiałach. Na razie, do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa! Nie, człowieku, wiem.